Wiemy, ale jedno jest pewne. Trenera z takim wizerunkiem w naszej kadrze jeszcze nie było. Tomasz Turnbichler sam skakać na desce też potrafi. Deskorolka, tatuaże, tunele w uszach. Można odnieść wrażenie, że Tomasz Turnbichler lepiej niż na skoczni czuje się na skateparku. Miałem skatepark niedaleko domu, w którym dorastałem. To było naturalne, że zacząłem się tam kręcić i próbować kolejnych trików. Kupiłem deskę, rozwijałem się i coraz bardziej w to wkręcałem. Do tego jeździ na snowboardzie, nurkuje, skacze ze spadochronem. Nudy z nim na pewno nie będzie. Jest to trener, jest to człowiek taki, który może na pewno spasować w Polsce i tej grupie. I to jego główne zadanie na początek, przekonać do siebie zwłaszcza tych, którzy nie byli zwolennikami zmiany trenera. Jeżeli zawodnik zobaczy, że trener jest godny zaufania, ma wiedzę, pomysł i plan, powinien w to pójść. A jaki ma pomysł i plan, o tym opowie dziś o 22:45 w TVP Sport.